Witajcie serdecznie w tym filmiku. Chciałem Wam pokazać, jak skutecznie złapać kunę. Jeśli Wam dokucza kuna, tam sobie gdzieś się panoszy na poddaszu, na strychu, niszczy Wam ocieplenie, wełnę mineralną, najwyższy czas, żeby kunę złapać i się jej pozbyć. Przypominam, że kuna jest gatunkiem chronionym, z tego co wiem, w Polsce, więc nie wolno jej zabijać, trzeba ją po prostu złapać i wywieźć tam, gdzie by była szczęśliwa, czyli do jakiegoś lasu i z dala od zabudowań, żeby innemu nie uprzykrzyć życia. Więc ja załatwiłem sobie taką klatkę, okazała się skuteczna, kuna złapana. Później do tego filmiku Wam dołączę ten moment uchwycenia kuny i wywiezienia jej do lasu. Więc cały szkopuł polega na tym, żeby wsadzić do środka jajeczko, tu na tę tackę. Uwaga, jajka nie można dotykać rękoma, także robimy to przez rękawiczki. Najlepiej, żeby było to jajo wiejskie, czyli wiadomo, prosto od kury, jeszcze brudne, z jej tam odchodów i tak dalej. I kładziemy jajeczko na dziurkę. Następnie tutaj jest po prostu zapadka z obydwu stron. Ja teraz założyłem akurat jedną stronę, bo żeby założyć obydwie strony, to ktoś nam musi pomóc. W jedną osobę to ciężko zrobić. Także ta zapadka jest podniesiona, normalnie druga też jest podniesiona, także kuna sobie wchodzi od tej strony lub od tej strony. I w momencie, jak kuna będzie się chciała dorwać do jajka, czyli naciśnie łapami z tej czy trzej strony na tą tackę, to tu się zwolni pręt. Tu widać. I w tym momencie ten pręt opadnie, a ten pręt trzyma tę zapadkę. Czyli teraz zaprezentuję. Tutaj zwalniam. I zamknięte. To się dzieje równocześnie. I z tej strony nagle zapadają się te blachy. I teraz to jest trzymane tutaj na sprężynie. Nie ma szans, żeby kuna podniosła do góry te zapadki. Klatki. Czekało na kunę chyba miesiąc albo i dłużej. Także zostawiamy kunę, znaczy zostawiamy klatkę gdzieś po prostu przy domu. Najlepiej tam na drodze kuny, gdyż jak ktoś ma kunę w swoim domu na poddaszu, kuna zawsze wchodzi tę samą drogę. Zawsze zrobi to przyrynnie i widzimy wtedy po jakimś czasie po prostu ubrudzoną elewację. Także warto popatrzeć na swoje elewacje i zobaczyć, którędy wchodzi zwykle kuna. Załóżmy, że wchodzi tę rynną, więc gdzieś tutaj w pobliżu ustawiamy klatkę. I jesteśmy w pięknym, gęstym lesie, daleko od zabudowań. Specjalnie pojechałem samochodem na wycieczkę. Czyli czas uwolnić kunę.
żeby się cieszyła dalszą wolnością. Bo cóż ona jest winna, że żyje. Czyli musimy zwolnić zapadkę, czyli podnieść sprężynę, a potem podnieść tę blachę. Dla naszego bezpieczeństwa, żeby nas czasem nie ugryzło albo coś, ja sobie najpierw podniosę sprężynę i chwycę ją sobie opaską, a potem jakimś narzędziem typu śrubokręt podniosę zapadkę i ją puścimy. Ok, sprężyna chwycona. Może w tamtą stronę ją obrócę, bo tam jest głębszy las, niech ucieka w tamtą stronę. Spokojnie, malutka, spokojnie. Czyli teraz musimy unieść zapadkę. I poszła. I to tyle, moi drodzy. Wracam szczęśliwy do domu, że pozbyłem się problemu. Kuna pewnie też szczęśliwa, że żyje sobie na wolności. Cóż, nie sądziłem, że kiedykolwiek w mojej hondzie będę wiózł kunę. No ale cóż, życie pisze cały czas nowe scenariusze. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.